Witam serdecznie, słuchajcie. Kolejna przesyłeczka do mnie dotarła. Tutaj, jak wcześniej było wspominane, zaraz zobaczymy, od kogo to dotarło. Aha. Z paczkomatu paczucha. Od pana Piotra. Słuchajcie, od pana Piotra dotarła przesyłeczka. Ja sobie tutaj ją pociąłem. Będziemy ją rozpakowywać. Zobaczymy, co tu mamy. Słuchajcie, kondensatorki i jakieś wtyki tego, z tego co widzę. Zaraz będziemy to rozpakowywać. Najpierw wyciągniemy wszystko z tej paczki. Dobra. I za chwileczkę zobaczymy, co tutaj, kurczę, do mnie doszło tą paczuchą. Ale ekstra. Stare unitroskie wtyki od kolumn. Patrzcie, nawet kątowe. Kurde. Widzicie? Płaski bolczyk i kątowa wtyczka. Można sobie będzie to polutować. Oho. Się robi ciekawie. W sumie cztery wtyczki. Będzie można jakieś stare kolumienki do jakiegoś gramofonu podpiąć. No. Ból polskich końcówek, słuchajcie. Posrebrzane styki. Jak widać, czarne. Od leżenia. To jest ból wszystkich naszych izostatów, ból wszystkich większości styków. Ta kątowa to już widać, że nowsza produkcja, bo już styk nie jest posrebrzany. To ma srebrny styk, to ma srebrny styk i to ma srebrny styk. A ta kątowa to już jest późniejsza produkcja. Ale dobrze, fajnie. Będą wtyczki. Będą sobie leżeć i czekać na dobry czas. Jak przyjdzie podłączyć jakieś kolumny do polskiego sprzętu. O, tranzystory. Co to za tranzystory są? Słuchajcie. Nie, to są diody. To są dwie diody. Bodajże 40-amperowe. Podwójne. To są 40 podwójne, bo to jest MBR 40x45. To nawet nie wiem, czy 40 czy 45 amper. I tutaj są jakieś tranzystorki. Nie, też diutki. Słuchajcie, to są 30, 30x45, czyli 30-amperowe. Tutaj też są jakieś diutki. Co to jest do dioda? UG8J ja też. Tu jest podwójna dioda ze wspólną katodą. Oczywiście wszystkie są ze wspólną katodą. A to nie wiem nawet, co to jest. S1238 DS15. Musiał zobaczyć, co to jest. No dobra, diutki jakieś, no. Fajnie. Będzie na mostki prostownicze. Albo do inwertera można będzie użyć. Prawdopodobnie są z jakiegoś inwertera. Czyli z zasilacza, na przykład ATX mogą być, albo z czegoś innego. No dobra, zobaczmy, co tu dalej. Przejściówka z piątki na cinch. Akurat mam, ale odwrotną, czyli tutaj mam gniazda cinch, czyli mogę sobie kable podpiąć, a tutaj mam wtyczkę piątkę. A to jest odwrotna przejściówka, czyli z piątki kabla na cztery cincze. Dwa wyjściowe. Przejścióweczka, super. I do tego trójka stara. Stara trójka, znaczy to jest piątka, znaczy trójka, no ale w piątkę pasującą. No i kondensatorki. O takich tysiączków to akurat dorwałem troszkę. Słuchajcie, 2200 dorwałem troszkę. Wykupiłem wszystkie ze sklepu, które mieli. Bo TME, słuchajcie, sobie liczy 280 sztuk w paczce i nie zamówisz pani mniej. Tylko 2180 zł trzeba wydać na kondensatory i zamówić 280 sztuk, bo to jest jako jedna pak. Jedna paczka. To są 2200, a tutaj patrzę, jest tysiączek, taki jak ja kiedyś chciałem użyć, którego już nie ma w sklepie u mnie. Może już jest, no bo już trochę czasu minęło. Co tu mamy? Tu mamy 330 mikro na 400 V. 400 V, ale ile mikro? 220 mikro, to nie taki sam. 150 na 450, nowy. Fajnie. 150 mikro na 450 V.
No i kondensatorki z wylutów. To są bodajże 4. O, to jest. To będzie to samo. Czekajcie, gdzieś tu widziałem takiego. Przed chwilą. 200, 470 na 200. O, to są dwie takie same. Na 200. 470 na 200, tylko inna obudowa. 470 na 200, drugie takie same. Czyli już mamy komplecik do jednego zasilacza. 330, 100 mikro na 400. 330 na 200. O, kolejna parka. No i tutaj setki. 400 V, 47 mikro. 400 V, 47 mikro parka. I tutaj już nie parka. 400 na 220, ale to już są inne. Super! Może być. Może być, ale żebym powiedział. Ekstra. Ekstra, że są. Słuchajcie, to jak tak, to ja od razu to wrzucę do kondensatoru. Później będziemy sobie to mierzyć. O, to mi może już nie wleść. Trzeba będzie te stare to trzeba wywalić. Znaczy nie używać. Albo przymierzyć. Dobra, może jeszcze wejdzie, słuchajcie. Jak się dobrze popieści, to się zmieści. O. To też jeszcze wejdzie. Dobra. No i dobra, słuchajcie, wtyczki to moje przejścióweczki tutaj wszystkie leżą, także nie fajnie, że jest. I w drugą stronę. Gniazda wtyki to mam o tu. Tranzystorki to idą do tranzystorków, które najpierw tak, diody do diod, bo trzeba je najpierw przymierzyć. Fajna duża torba ze żmijką. Super. Przyda się. No i co tutaj mamy? Się kurde chłopie zdziwicie, bo to waży dobre 2,5 kilo. Może nawet więcej. Robimy zagadkę, co w tej torbie jest. Ale że się facet kurde narozbierał. Patrzcie, to są wysokonapięciowe trymery do nadajników. Łapie to ostrość czy nie łapie? Trzeba będzie trymery. O, następny do lampowców. Następny do lampowców. Następny do lampowców. Super, to trymery to jest bogata rzecz. Bo nawet na Allegro 30 zł sztuka nawet potrafią chodzić te trymery. Ja cię nie wierzę normalnie. Potencjometrów nic ci pani nie zabraknie. Jako pod dostatkiem. Trymery to trzeba osobno złożyć, bo to jest naprawdę chodliwy towar. I to, żeby było śmieszniej, to żaden nawet nie był lutowany. Kurczę, łatwo to ostrość. Chyba tutaj trzeba będzie przełączyć do kamery ten moment. O. Patrzcie, one nawet nie były lutowane, tylko oczywiście trzeba poczyścić, bo przy większych mocach i napięciach srebro się nie dzieje, no i trzeba będzie je wszystkie przemyć. Ale to są piękne trymery. 3 na 10, 20 piko. Na przykład ten ma. Ten ma też 20. Słuchajcie, 20 piko. 20 piko. Kurczę, sporo jest tutaj, fajnie. O, będziemy mogli złożyć jakiś nadajniczek lampowy. Co to takiego? To jest przełącznik. No, przełącznik wielopozycyjny. To się, o, się obraca. Trzy pozycje, ale wielostykowy. Raz, dwa, trzy. Tak jest, trzy pozycje. Wielostykowy, kurczę, przełącznik. Fajnie. Oho. Alfa radio HM 1 mega ohm z długą ośką plastikową. Czyli, wiecie co wam powiem, te wszystkie plastikowe ośki, które są, to są potencjometry używane właśnie do sprzętów lampowych lub wysokonapięciowych, niekoniecznie lampowych. Po prostu, żeby odseparować gałkę od
wysokiego napięcia, które musimy sobie tutaj puścić przez... Żeby nie siekło, nie? Nie kopnęło. Fajnie, kurczę, patrzcie ile tego jest, tych wysokonapięciowych. 220 ohm, 1 mega ohm, 100 kilo ohm. Ciekawy jaki stan tych potencjometrów, ale z tego co widzę, to tu telpodów jest bardzo, bardzo mało. To wszystko są jakieś Niemcy. Co to jest? A, to jest trymer od starego. Też od bombowca. Wstawiany w płytkę PCB. O, te akurat potencjometry się nie nadają do niczego, tylko do automatyki, bo to jest potencjometr drutowy dużej mocy. O, tutaj jest kamerka. I tylko to są bodajże 2-watowe albo nawet 5-watowe. W automatyce jest często tego spotykane. Takie potencjometry są na płytkach, na oddzielnych, jako trymery. Wstawiane jako trymery, ale w automatyce przemysłowej, słuchajcie, a do sprzętów audio na przykład, takie nie są koniecznością, takie moce, ale fajnie, o drugi taki sam przełącznik, ale widzicie, o, Alpsy, 1 kilo ohm, z nakręteczkami, stare Alpsy, kiedyś Alps tak wyglądał. To był kanciak. Tu jest akurat na dwa potencjometry, trzy potencjometry. Albo nie, to jest jeden potencjometr, a z tyłu jest Alps dołożony. Zaraz, moment. Raz, dwa, trzy z odczepami. Czyli po prostu ma odczep. Ma raz, dwa, trzy i odczep. Raz, dwa, trzy i odczep. I raz, dwa. Przełącznik. Słuchajcie, to jest jeszcze z przełącznikiem. Tak sobie myślę. Do czego te dwa piny? O kurde, ten drugi też. Czyli to był jakiś sprzęt pomiarowy, z tego co wiem, co kojarzę sobie. Mógł być jako sprzęcik jakiś oscyloskop rozebrany. Ale to jeszcze nigdy nie było lutowane. Nie wierzę, żeby ktoś tak odessał cynę. Nie było lutowane na 100%. Czekajcie, muszę to jakoś tak przysłonić, żeby to światło jakoś inaczej się odbiło. Dobra. Patrzcie. Czyli to jest jeden potencjometr z przełącznikiem. A nie następny. Trzypozycyjny wielu. Ale dobroci, panie, dzięki. Dzięki wielkie, panie Piotrze. W sumie to jutro pana imieniny, z tego co wiem, czy to dzisiaj Piotra i Pawła, to już nie wiem, kiedy wy będziecie to oglądać. O. Wszystko z przełącznikami. Posegregujemy je sobie potem. Następny z przełącznikiem. O. To kurczę, chyba radziecki. No nie, czeski. To jest czeski potencjometr, słuchajcie. Trzy piny z tyłu, to tak ruskie kiedyś robili często. Gęsto. Ale ośka to jest, o, do sprzętu. O, następne. Tu już mamy cztery takie przełączniki, te wieloobrotowe. Trymery, naprawdę fajna sprawa. To jest 20 też. Wszystko 20 piko, nie używki. 20, jeszcze ja sobie wybiorę te trymery osobno, no bo trymery to się naprawdę przydadzą. Ale potencjometr ze sprężyną, który sam odbija, taki mały. Staroć. No i dobra. Staroć, nie staroć, ale wszystko fajnie płynnie chodzi. O, na przykład taki to już nie jest staroć. 4,7 kilo ohma A, czyli liniowo. I bardzo fajnie płynnie chodzi. Tak jakby był nóweczka. O, następny taki sam nowy. Też 4,7. Kurcze. Będziemy mieli do zasilaczy fajne transte. Do LM311 idzie 4,7 kilo ohma i będzie kiedyś poszukiwane.
wszystko na przewody. Czyli po prostu wszystko jest z tego typu, no tylko chyba ruskie. Nie, nie ruskie. Kurczę, fajnie, fajnie. Potencjometrów mi nie zabraknie, znaczy no, nie zabraknie. Gdzie to? Tu mam te cztery. 4, 5. Widzę 5 tych. Nie no, ale te trymery... Zdobycz nie z tej ziemi, słuchajcie. To, o to jest zdobycz. To wszystko wynagradza resztę. Kurczę, jest trochę tego. No to przy okazji poszukamy sobie potencjometra o 4,7 kg. To są wszystko takie same, słuchajcie. To jest taki sam. To jest taki sam. To jest 4,7, taki czy 4, nie, 4,7, dobrze. 4,7. 4,7 liniowy. 4,7. Nie wiem, panie, ale żeś chyba to wybrał z produkcji, z jakiejś linii, zakosił, no bo to jest niemożliwością. Tyle nielutowane, czyli nigdzie nie były używane. 4,7 kilo oma. 4,7. 4,7. 4,7. 4,7 kilo oma. 4,7, takich samych wybieram. 4,7. Mikser. Normalnie można mikser zrobić, tylko żeby to było 470 kilo. Albo 47. To można zrobić mikser audio. 4,7. Z 50 sztuk. 4,7. 4,7. Gdzie ta torebka ze żmijką, którą przed chwilą się wpaliłem? O! To będą 4,7. 4,7. 4,7. 4,7. Ot i film wyszedł. 4,7. 4,7. 4,7. 4,7. 4,7. Trymer. Cztery, siedem. O, to są też fajne potencjometry. To są niemieckie potencjometry. To jest, co to jest? Siemens. Logarytmiczny. Siemensa. Słuchajcie, dwie sztuki na razie widzę. Tu stereo. Ale 5 kilo ohmów, bo to jest stereo. Podwójne. Tak, 5 kilo ohmów. Logarytmiczny, czyli audio. I mało, duża dokładność, duża i na końcu jepów. Na max. 4,7. To nie wiem. 4,7. 4,7. 4,7. 4,7. 4,7 kilo ma. Cztery, siedem. Wszystkie takie same, z taką samą ośką. Wybieram. 4,7. 4,7.
4, 7. Godzinę później. 4 i 7. Nie będę ciął, bo nie ma kiedy montować tych filmów. Także tytuł filmu będzie 4 i 7, bo ten, który dotrwał do tego celu, znaczy do tego, do której ta minuty? Do 15 minuty 4 i 7. To będzie wiedział, czemu tytuł jest 4,7. Pozdrawiam. Dzięki panie Piotrze za przesyłkę. Nie męczę was więcej. 7,3 do usłyszenia, bo 4,7 będzie od dzisiaj. Pozdrawiam.